jak w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych? Nie obaczysz cudu! Miej serce i patrzaj w serce. Gdy lampa gaśnie, kiedy pieśń piastunek ścicha, kiedy się małe dziecko z kołyski uśmiecha, ma sen całego życia. Prosisz o chwałę Boga? Czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciastka, mleczko i owoce, i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, aby się dostać do nieba? Nic nam, nic nam nie potrzeba. Zbyt wiem słodyczy na ziemi. Jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, jak w moim życiu całym. Nic gorzkiego nie doznamy. Pieszczoty, łakotki, swawole. Posłuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Widzicie pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju! Zostawcie nas w spokoju! Akis! Akis! Wyszła, wyszła dusza z ciała. Wyszła, wyszła dusza z ciała. Na zielonej łące stała. Jestem złego ducha mocy, okropne cierpię we czarnie. Kiedy noc ziemię ogarnie, tam idę szukając nocy, a uciekając od słońca, tak pędzę, żywot tłaczy, a nie znajdę błędu końca. Ja boluję z Bogokiem, prewikonoj
Maja. Maja, ukłoń się tutaj i Tymek. To są nasze dzieci. Luzio i Luzia, ale także Zosia, czyli Zosia. Kto tam nam jeszcze występował? Zapraszam. Głosy, proszę, Zwykła, Ewa, Norbert, Justyna, Małgosia gdzieś jest. Także ci aktorzy naprawdę do Państwa przemawiali ze światów, po czym przez chwilę byście ich zobaczyć na scenie. I no i oczywiście cudowne długi tam, tak? To są dziewczyny, które doszły do Sokoduchy, to był cudowny nasz chór. Oprócz tego mówiły partie chóru, także nie tylko śpiewały. Także jak słyszeliście Państwo, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to one. Co jeszcze? Właśnie też chciałam powiedzieć o ważnej rzeczy. Scenariusz to jest napisany przez nas, czy znaczy właściwie przez Gabrielę Kot-Stefaniuk, to ona jest autorką scenariusza. Ja podjęłam się tej przyjemnej roli bycia reżyserem tego spektaklu. Od kilku lat już to robię. No ale tak naprawdę... Ale tak naprawdę to są nasze pomysły wszystkich, także... Chociaż jestem trochę dyktatorką, prawda Krzysiu? Trochę tak. A jeszcze oprócz tego, że Sokoduchy śpiewają swoje pieśni, to muzyka, którą Państwo słyszeli, to jest muzyka autorska Adama Korszuna, naszego artysty bielskiego, który napisał ją specjalnie dla nas. Adam czasem z nami występuje, też na żywo gra, natomiast dzisiaj to było jego nagranie. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy występują. Nasz guślarz. Proszę Państwa, pierwszy raz w tej roli dzisiaj. Doskonale. Natomiast też muszę powiedzieć o takiej bardzo cichej osobie w naszym stowarzyszeniu, która wykonuje wszystkie cudowne grafiki, plakaty, nagrywa filmy, robi zdjęcia cudowne ze wszystkich naszych imprez, czyli Grześ Dorobszuk, tam się schował. Dziękuję i zapraszamy do wspólnej wysiady. Ja w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej, ale także i myślę, że mieszkańców gminy Biała Podlaska cieszymy się, że już po raz szósty na naszym terenie, że są nowe osoby co roku gdzie indziej. Mam nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymana i tak przynajmniej do dziesiątki dociągniemy. Także cieszę się bardzo ze współpracy, z tego, że jesteśmy.